Siema, siema. Właśnie wróciłem z pracy po w sumie 10 godzinach. Nie chce mi się totalnie, naprawdę, kurwa, nie chce mi się trenować. Jestem zmęczony. Ale mam wpisane dzisiaj, że mam trening. I teraz co zrobić, żeby się zmotywować samemu? Nie mam tutaj znajomych, kolegów, z którymi mogę się umówić i sobie pójść potrenować. Muszę to zrobić sam. Muszę to zrobić sam. I teraz, jak się zmotywować? Jak się zmotywować do tego, żeby iść samemu i coś zrobić? Kiedy jestem w ciepłym hotelu w tej chwili, mogę sobie zrobić coś dobrego do jedzenia, włączyć muzykę, nie wiem, film, po prostu mieć wyjebane. A więc powiem wam, co trzeba zrobić. Trzeba znaleźć wystarczająco dobry powód do tego, żeby iść to zrobić. Jakie są wasze powody, by się samemu motywować do tego, żeby ruszyć dupę i coś zrobić? Mi stuknęło 4 dychy w tym roku. Mam kolegów, którzy są ode mnie nawet starsi i zapierdalają jak małolaci. A wy, młodzi ludzie, których czasami widuję na treningach, jak się motywujecie do tego, żeby się gdzieś pokazać, coś zrobić, żeby zapierdalać? Co robicie? Sterczycie, kurwa, z jakimś workiem, chowacie się przed trenerem, często, gęsto, żeby was nie widział, jak się opierdalacie. No, jakie są wasze powody, żeby się samemu motywować do działania, do tego, żeby realizować cele? To jakiś plan na tydzień, jest założenie, dzisiaj wypadł mi trening, totalnie mi się nie chce, mogę się położyć tu i nie robić nic, przecież nikt mnie nie widzi, nikt mnie nie sprawdzi, ale sam przed sobą, jak będę wyglądał, kim jestem, tak? Czy piszę sobie i planuję sobie tak po prostu i chwalę się tym w internecie, czy naprawdę robię to, co mówię? Jacy jesteście? Zapierdalacie, czy wolicie w chuja? Ja idę pobiegać, bo mam bardzo duże powody do tego, żeby robić to, co zakładam. Czego i wam życzę. To jak to jest z tym zaangażowaniem? Bo ja kiedyś myślałem, że jak pójdę na trening, zrobię jakąś rzecz, którą zaplanowałem, po prostu ją zrobię, odhaczę, jest zrobione, ok. Nie było w tym nic głębszego, po prostu zrobiłem swoje i koniec. Tak, kolokwialnie mówiąc, takie odjebanie pańszczyzny. Dziś zrozumiałem, czym jest zaangażowanie. Kiedy uczysz się, biegasz, trenujesz, kiedy ktoś mówi ci, co masz robić, w jaki sposób masz to robić, w momencie, kiedy tak naprawdę masz wyjebane, robisz to tak po prostu, żeby to zrobić, to chyba nie ma do końca sensu. Zaangażowanie jest wtedy, kiedy w 100% myślisz o tym. W 100% jesteś zaangażowana w to, co robisz. Skupiasz się na tym i wtedy masz efekty. Lepszy niż jestem we wszystkim, co robię. Ty też możesz być. I co, można? Pewnie, że można.